Nie, on będzie miał ulta, czy nie? Uciekaj, Farel, uciekaj! Dobra, przeżyłem. Cześć moi drodzy, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Tak jak wspominałem w poprzednim materiale, wakacje 2019 należą do Brawl Stars. Jak widzicie moi drodzy, mam już blokowanego nowego zadymiarza, który nazywa się Tick. Mało tego, zobaczcie, do Nity został dodany nowy Star Power, który nazywa się Nadpobudliwy Nieźwiedź. Nieźwiedź Nity atakuje szybciej, odstęp między ciosami jest mniejszy o 50%, więc z pewnością będę chciał upolować tego Star Powera. Jak widzicie, mam 71 skrzynek, więc może coś nam spadnie, ale opening tych 71 skrzynek zostawię na kolejny odcineczek, więc obowiązkowo klikajcie łapeczki w górę. Jeżeli pod tym odcinkiem dzisiaj dobijacie 15 tysięcy łapek, jutro wjeżdża nowy odcinek z polowania na nowy Star Power do Nity. I oczywiście sprawdźcie, czy czerwony przycisk subskrypcji jest już siwy, żeby być na bieżąco. Nie zapomnijcie kliknąć dzwoneczka. A wszystkich graczy, którzy mają ponad 8500 puszek, zapraszam do mojego klanu. Hashtag oraz zaproszenie znajdziecie w opisie tego filmu. Moi drodzy, na samym początku sprawdźmy sobie, jak wygląda sklep. Jak widzicie, mam gwiezdną moc do Nity, nadpobudliwy niedźwiedź dostępny. Mogę go kupić za 169 gemów. Jest w przecenie. Do tego mamy ofertę specjalną, punkty za 39 gemów. 220 punktów do danej postaci to jest naprawdę dużo. Zobaczmy dalej, co mamy. Sklep w ogóle się zmienił całkowicie. Moim zdaniem na lepsze. Jeżeli też tak uważacie, zostawcie łapeczkę w górę albo dajcie znać w komentarzu, co wam się nie podoba albo co wam się podoba. Jak widzicie, mamy do kupienia na przykład punkty mocy do Jessie. Oczywiście sobie je kupimy i kupimy sobie również punkty mocy do naszego nowego zadymiarza, którym jest Tick. 8 punktów mocy, z pewnością jeszcze nie grałem tą postacią, mam na nim 0 pucharków. Mogę się teraz, moi drodzy, założyć, że wszyscy grają Tickami teraz na mapach. Zobaczymy za chwileczkę, jak to będzie wyglądało. Wszyscy ci, którzy nie mają 4000 puszek, niech żałują, ponieważ ta aktualizacja jest przekozacka. Ej, halo, a gdzie są moje gwiezdne żetony? Czekajcie. System, zdobyto 0 gwiezdnych punktów. Zobacz, masz 0 gwiezdnych punktów za awanse poprzednich zadymiarzy. Jakim cudem, jak ja mam, patrzcie ile awansów, ty. Gdzie są moje żetony? Czy Farel został po raz kolejny ignorowany przez Supercell? Jeżeli ktoś miał taką przypadłość jak ja, że nie dostał żadnych gwiezdnych żetonów za awanse pozostałych postaci, czyli takie wyrównanie za wszystkie te postacie, które awansowaliśmy, napiszcie w komentarzach. Jeżeli nie, to ja muszę po prostu pisać petycję chyba znowu do Supercella, żeby mi te gwiazdne żetony przywrócili, bo Justyna na swoim koncie masz 1700. Moi drodzy, nie chcę nic wam mówić, ale się troszeczkę poirytowałem. Nieważne, zagrajmy sobie gierkę Tickiem, ale zanim to zrobimy, przypominam o umowie z Farelem, że za każde 4000 zostawionych łapek pod tym odcinkiem, w następnym odcinku otwieramy jednego megaboxa. Ale zanim przejdziemy do samej rozgrywki, chciałem wam bardzo serdecznie podziękować za zostawione prawie 300 tysięcy wyświetleń pod ostatnim odcinkiem oraz ponad 20 tysięcy łapek w górę. Te łapeczki w górę rosną niesamowicie. Poczekamy jeszcze jeden dzień lub dwa i te megaboxy zaległe otworzymy w następnym odcinku. Mam nadzieję, że takich 8 megaboxów się nam uzbiera i że w końcu trafimy Leona. Dzisiejsze lajki pod tym filmem też się wliczają, więc zostawiajcie jak najwięcej, a w następnym odcinku otworzymy może nawet 10 megaboxów. Okej, kochani, lecimy z pierwszą gierką, no jestem mega ciekawy, jak się gra w ogóle tym zadymiarzem. Patrzcie, co się dzieje, nie ma chyba żadnej postaci prócz Ticków. Dobra, ej, wow, spokojnie, Farel, ogarnij, o co tu chodzi. Rzucasz, miny się rozpadają. Aha, i one wybuchają. Nie ma tak, moi drodzy, że miny dopiero wybuchną, kiedy oddamy drugi strzał. Wiecie, w ulcie Buu na przykład jest tak, że dopóki nie rzucimy drugich min, to tamte pozostają. Ej, będzie naprawdę to będzie mega ciężkie. To będzie mega ciężkie, by coś tu wygrać. Wow! Tick, mam ślurpa! Dawaj, resp się, ślurp! Mamy ślurpika, rzucam teraz te miny jak wariat. Ej, bardzo wolno mu się te miny. Nie! Ult! Co? Co to było? Ej, jak ja mam wygrać Tickiem, jak leci na mnie Ticka głowa, a ja rzucam miny tylko pod nogi i one po czasie wybuchają? To jest w ogóle coś dla mnie niepojętego. Dobra, zobaczymy, kochanie, lecimy z kolejnym meczykiem. Dziwna mapa, zadyma straszna. Muszę w dzisiejszym odcinku zrobić wina Tickiem. Są same Ticki. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Sobie rzućmy. Raz, dwa. Auto aim. Ale dziwna postać. Ja kompletnie nie wiem, jak nią trafiać. Tutaj trzeba się teraz nauczyć rzucać inaczej, żeby te miny... Wiecie, one trójkąt tworzą po wybuchu.
czyli tak mniej więcej rzucać jakby przed postać, że ta mina górna nabyła na głównej postaci. Nie wiem, zobaczymy, ej. Ale to jest dziwna sprawa, ja dziękuję. Dobra, zaminujemy cały teren. Czy ktoś tu się natknął? Niestety nie. Wow. Dobra, ja proponuję tak, chwileczkę przeczekać. Ej, tutaj będzie... Jeju, nie dam rady, podejrzewam, nie damy rady tutaj tego wygrać. W tym meczu mamy dwa power cube'y, ten nas cały czas obrzuca. Mina nas bije po 320 na poziomie trzecim. 820 na poziomie trzecim, przepraszam. O nie, gościu ma tego, ślurpa. To jest chyba ten ziomek, co we mnie rzucał. Ja go tu trochę zaminuję. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Jest jakaś masakra. Ginie? Ginie? Nie trafiłem? Dobra. Stój! No i najgorzej. On miał wypitego ślurpika. No i mnie pojechali jak chcieli. Nie no, moi drodzy. Ja muszę w dzisiejszym odcinku coś tu wygrać. Trzeba się nauczyć tą postacią grać. Zobaczcie, nie ma nikogo innego oprócz Tika na mapie. Dobra, ten ziomek we mnie rzucał czy auto-atak dał? Tutaj trzeba uważać, mój cube. Uciekam. Tu trzeba być cały czas w ruchu, bo to jest naprawdę przesada. Dobra, przeczekajmy trochę, niech się HP nam zregeneruje. Będzie bardzo łatwo w sumie przed tym tikiem uciec, no chyba, że będzie strefa. No to wtedy zostaniemy zamknięci. Jeden power cubes. Zróbmy to tak, kochani, że musimy się właśnie przykampić. O, ślurpa. Mamy ślurpa. 200 HP tylko. Ja bym proponował to wysadzić sobie, póki mamy te supermoce. I szybko rozwalę skrzynkę. Nie no, dramat, to jest dramat, to jest dramat dla mnie. Ja muszę uciekać, niestety. Nie bij mnie, nie bij mnie. Ja w ogóle jeszcze nie miałem ani razu ulta. Uciekaj, Farel. Ale ta postać jest też wolna, nie jest jakoś nie wiadomo jak super szybka. Kurczę. Ale jestem, moi drodzy, podjarany tą postacią, ale nie potrafię kompletnie nią grać. Jest kupa śmiechu. Rzucam jak jakiś taki głupi, nie ma w ogóle żadnego tutaj timingu. Zobaczmy, czy ta głowa w ogóle samo naprowadza. Ja już biorę tego ślurpa. I ładujemy gościa z ulta. Let's go. Let's go. Gdzie jest jakiś typek? Jest! Leć, głowa! Patrz, ona samo naprowadza się i zniszczyły się dwie naraz. Wow! Uciekaj, Farel! Tu chcieli mnie w ogień krzyżowy wziąć. Trochę nabiłem sobie ulta. Na czwartym gościu był, na drugim jestem, 890 dostałem, uciekam. HP. Życie. Nie, on będzie miał ulta czy nie? Uciekaj, Farel, uciekaj! Dobra, przeżyłem. Teraz ja biorę ślurpa, wziąłem czy nie wziąłem? Wziąłem, hop. Auto-atak, trochę panicznie. Udało mi się! Nawet nie wiem kiedy. Co? Wow! Coraz bardziej mi się Tik podoba. Chyba będzie moją ulubioną postacią. Zagrajmy sobie Brawl Balla Tikiem. Pewnie to będzie głupi pomysł, ale sprawdźmy, może przeciwnicy też będą mieli Tika w drużynie i siły się wyrównają, o ile dołączymy się do meczu. Jak widzimy, 6 na 6 osób już jest, więc zaczynamy. Let's go, moi drodzy. Co nie mają? Tika mają w drużynie. Kozak, dobra. Ja się za mocno nie będę wychylał, tylko będę ich obijał tak naprawdę z daleka. Mamy Bu i Bibi. W sumie piłka nasza. Weź Bu albo Bibi tą piłkę. Główkę rzuciłem samonaprowadzającą i chyba jeszcze nie... Nie, jeszcze nikogo nie uderzyła. Tak, trafiłem, zabiłem kogoś z... W ogóle typa nie widziałem na ekranie, czyli ta głowa jest samonaprowadzająca. Kozak. Dobra, Tikiem cały czas będę tu im spamował. Szelka chce tu podejść, to ja rzucę sobie tutaj miny. Szalkę samonaprowadzającą rozwalę. Leci głowa. No i niestety uderzyła we mnie. Kurde, ale tu jest ciężko, powiem wam. Mam nadzieję, że wygramy tego Brawl Balla w jakiś sposób. Szybko zaminowuję sobie tutaj przejście. Hop. Mortara obijemy minami też. Muszę uciekać. W ogóle nie widzę na razie tych min nigdzie na ziemi. Farel przejmuje piłkę i leci. Leci, moi drodzy. Tutaj ładnie ich obijcie. Tak jest. No i patrzcie. Tik zaspomował mnie auto-atakiem minami, no i niestety padłem. Piłka jest bez właściciela, lecimy.
Lecimy jak najszybciej. Rzucam tam. Oj, 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 palec mi się ześliznął. Rzucam tam miny. Hop, tutaj też do tej szelki. Dalej. Muszę uważać na te miny czerwone. Ale jest się teraz ciężko przyzwyczaić, jak tych min jest tyle na mapie. Dobra, cofamy się. Dobra, Bibi go wyjaśniła. Piękny! Strzał gumą i co będzie z tego? Co z tego będzie, Farel? Strzela prawy nóg! Jej! Woohoo! Pięknie, joystick, dokładnie tak, wygraliśmy mecz. Nice! Moi drodzy, zagramy sobie teraz duo z JJ-ką. Siemano, JJ. Siema. JJ będzie grała Leonem. Okej, okay, zaczynajmy, zobaczymy jak nam pójdzie. Od razu zapowiadam, Justyna, że ta postać jest naprawdę dziwna. Domyślam się. Dobra, ty bierz tą skrzynkę, ja tamtą już będę obrzucał. O, widzisz, takie lepy rzucam. To są normalne czepiaki z Fortnite'a. Mamy dwa kuby. Musimy już ty napolować nasz sorbet, bo inaczej bez sorbetu nic tu nie zrobimy. Najlepiej jakbyś ten sorbet później ty miała. Ja tu będę cały czas sprawdzał teren. Tam był Rico na dole. Uważaj, głowa. Jakbyś widziała, taka głowa do ciebie leci, to musisz uciekać. To jest samo naprowadzająca. Sorbet, sorbet. Ja go będę obrzucał minami. On nie podejdzie, on nie podejdzie. Bierz go. I od razu leć na niego może, co? Tylko musisz tak to zrobić, żeby go wyjaśnić. Uważaj na miny, uważaj na miny. No 72 HP mu zostawiłam. No nie wierzę. No. Dobra, czekamy, czekamy na odnowienie HP. Ja też mam naprawdę mało tego życia. Najgorsze też, że tą postać mam jeszcze... Zabij ją, zastrzel ją! Nie żyjesz? Ciebie, mam nadzieję, że mnie nie znajdą. Tam ślurp się respi. No widzę, widzę, dobra. Ja już po tego ślurpika. Znaczy leć już po tego ślurpika. Dobra, dobra, dawaj, dawaj szybko. Zabijaj i uciekaj. A, 1516 HP. Co się dzieje? Te tiki są po prostu niemożliwe. Tam do góry rzuciłem. Lepy. Idę po tego cuba. Czy ten spike? Na 13 spike, obijaj go pięknie, zabijaj to wszystko. Przyściutko, kroj. Uciekamy na dół. Dobra, dobra, dobra. Tu jeszcze jest kolejny spike w krzakach. Uważaj, bomba leci na ciebie. Kurde, wyrzuciła mnie poza burzę. Teraz ja rzucam bombę naprowadzającą. Zabieram. Czy kogoś zabiła ta bomba? Nikogo chyba. Co tu się dzieje? Nie mam pytań. Tik na 13. Dawaj, dawaj, zabij tego Spike'a. Super, super. Uważaj, tam jest Rico na ulcie. Na ulcie z ślurpem. Bierz ślurpa, szybko. Na 13. Tik, uciekam. Czekam na życie, nic nie zrobię inaczej. Dobra. Zabiłaś? Woohoo! Kto by pomyślał, że nam się uda jeszcze tą gierkę ugrać. Ej, spoko duo z Leonem wyszło. Solo tikiem naprawdę ciężko, a w duo jak najbardziej się sprawdza. Okej, moi drodzy, to było na tyle z dzisiejszego odcinka. Tik, mega postać, wbijajcie 4000 puszek, aby go odblokować. Ja mam nadzieję, że wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, bo za każde 4000 łapek otwieramy mega boxa w następnym odcinku. No i nie zapomnijcie subskrybować kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, koniecznie z dzwonkiem, ponieważ wakacje 2019 należą do Brawl Stars. Trzymajcie się, cześć!